The Omega Key is directly ahead. I thought Zeta said it was gonna come to us. We are being intercepted. It's coming right at us! Stay your course! We're gonna die! Turn around and... Where did it go? He's gone! What is this guy? You think he knows about the Omega Key? No breakdown. He is the Omega Key. Identity: Omega Supreme. Enemy status: terminated. What are we gonna do now, Megatron? Silence! This merely modifies my plan. If Omega Supreme is the key, then I shall force him to open the planet's core. Cześć wszystkim, tu ponownie Alex. Kontynuuję swoje przygotowania do premiery Transformers Fall of Cybertron. A oczywiście najlepiej to zrobić grając w poprzednią część, której nowa gra będzie bezpośrednim sequelem. No i mamy tutaj pierwszą grę studia High Moon, które było odpowiedzialne zarówno za trzecią ekranizację, filmową. Co my tutaj mamy na prawe? Nie, co na prawe. Jak i za tą właśnie produkcję, oczywiście za nadchodzący sequel. Oczywiście najlepiej jest właśnie przygotować się do premiery tej nadchodzącej gry grając w to. To jest bezpośrednie wydarzenia przed tymi przedstawionymi w nadchodzącej grze. I mamy tutaj bardzo takie fajne spojrzenie na uniwersum Transformerów. To jest strasznie fajne. Wybrałem tę scenę, jest strasznie fajnie pokazany potencjał i pomysł, jaki na uniwersum Transformerów ma właśnie ekipa z High Moon. Bo widzicie, co tutaj się dzieje, oni wiedzą bardzo dobrze, jak wykorzystać wielkie postacie. Tego typu roboty potrafią to wszystko wymodelować, zaprogramować i zaprojektować, żeby to było super grywalne, super efektowne. I to jest poziom, jak mówię, pewnego rodzaju epickości, której nie osiągnie się w zwykłych grach. Oczywiście chodzi o tego typu, Call of Duty, Battlefieldy, typowe strzelaniny, które są najpopularniejsze teraz na tej generacji. I zobaczcie, co tu się dzieje, jaki to jest potencjał. I to jest coś, z czym można sobie spokojnie zaszaleć w tej konwencji. I tak jak powiedziałem, to przedstawienie Transformerów na ich rodzinnej planecie trochę... trochę przegrywa z jakimś takim spojrzeniem na to, na to uniwersum po przylocie na Ziemię, ponieważ wtedy czujemy tę moc Transformerów, zmijamy małych ludzi, małe pojazdy, małe budynki. Ale tutaj za to można w ten sposób zaszaleć, to dosłownie zrobić takie rzeczy, i równać wszystko z Ziemią, a także mieć do czynienia z bardzo atrakcyjną i ciekawie zaprojektowaną koncepcyjnie architekturą. Uciekamy, bo tutaj Omega Supreme prawie ma nas dorwał. Jeżeli śledzicie trailery i wszelkie materiały produkcyjne z Fall of Cybertron, to na pewno wiecie, że... Magma Frag Launcher, poproszę. Na pewno wiecie, że tego typu scen będzie dużo więcej w kontynuacji. Będziemy mieć nie tylko Bruticusa, nie tylko Dinoboty, ale również Metroplexa, czyli... Boże, Autobota, który w całe miasto się zmienia, więc rozumiecie. Ogarnijcie tę skalę. To może być coś niesamowitego. I to jest po prostu bardzo fajny rzut okiem na to, jak ekipa z High Moon ma zamiar efektownie za pomocą skryptów zaprezentować to uniwersum jeszcze tutaj właśnie na Cybertronie. I cóż tu się dzieje, wrogowie? I to jest też gra, która się trochę jednak różni od tego, co zaprezentowałem poprzednio. O, tu mamy minibossa, którego najlepiej zabijać w koopie. Udało się. I to jest takie rozwiązanie gameplayowe, które przyjęli już sobie na stałe. Zostały zarówno przeniesione do trzeciej części gier o Transformera, która naprawdę mi czasami przypomina moda do tej gry, oraz rzecz jasna do sequela. To jest już po prostu rozwiązania, wizerunek jakiegoś gameplaya, który sobie ta ekipa przyjęła i który bardzo dobrze im wychodzi. Bo jak sobie wspomnimy,
różnego rodzaju sceny z, Boże, z bajek, z tego, z czego czerpią przede wszystkim, to no, są tam momenty po prostu bardzo dużo, kiedy właśnie są strzelaniny różnego typu, walki wręcz są trochę bardziej rzadkie, a trafiają się rzecz jasna i tutaj. Tutaj też oczywiście jest to bardzo bliskie tej generacji pierwszej, tak zwanej G1 Transformerów oryginalnych. Bardzo odchodzi to od wizerunku, no, filmowego, który jest taki pseudorealistyczny i który oczywiście, no powiedzmy, mógłby mieć miejsce. Łaaa, co on tu robi? Ale z drugiej strony zrywa ze wszelkimi jakimiś takimi głupotami serialowymi, bajkowymi, komiksowymi, tymi, co służyły jako jakieś takie, no, nie... coś, co nie zostało konsekwentnie doprowadzone do końca i jakoś taki przez pewne skróty myślowe olano niektóre sprawy, które, jak się okazało, nie pasują przy takim poważniejszym podejściu. O czym tu mówię? Między innymi o tym, że każdy z robotów potrafił latać. I to dosłownie. I to robi tylko wtedy, kiedy trzeba było się przemieścić. Kiedy miał taką potrzebę. Oczywiście, kiedy trzeba było jakieś środki narracyjne przedsięwziąć, że no, jest on na ziemi, walczy, to nie może właśnie tego jakoś użyć do samej walki. Inną głupotą jest transformacja Megatrona, który zmienia się w pistolet. Serio, to było głupie, jak nie wiem, już lepszy był ten pomysł na Galvatrona, czyli taką, no, drugą odsłonę Megatrona, kiedy się zmieniał w armatę, to już jakiś sens w tym mógł być. Wow, bardzo fajnie zaprojektowane, pomyślane, no, zrealizowane perfekcyjnie są te momenty. No i wracając do Megatrona, chyba rozumiecie, że grywalnie to by nie miało sensu. O, i widzicie, co tutaj się dzieje. Tu można naprawdę zaszaleć, tak jak powiedziałem, z tak zwaną epickością. To jest taki główny boss w kampanii Decepticonów. Coś podobnego jest u Autobotów do walki. I zawsze są to, no, pojawiają się w misji. O. Pojawiają się w misji poprzedzającej ostateczną walkę, a potem jest jeszcze starcie właśnie ostateczne z tym czymś. I to jest strasznie fajnie pomyślane, atrakcyjne, no i wykombinowane po prostu ekstra. Widać, że już w tej chwili w branży Haimon Studios to specami od Transformerów, że ciężko komuś będzie zrobić coś fajniejszego, atrakcyjniejszego, przedstawienie tego w lepszy sposób niż... wow. Niż zrobili to właśnie oni. I w tej chwili myślę, że to jest jedna z fajniejszych naprawdę pomysłów na w ogóle Transformery. O co mi chodzi? Chodzi o to, że bardzo przeżywałem takie liczne zmiany, niekoniecznie dobre w filmie, które przedstawiały już jako całkowicie oderwane... Kurde, nie mam żadnej amunicji. Całkowicie oderwane od tej pierwotnej konwencji, którą ja bardzo dobrze pamiętam z dzieciństwa, do której się przywiązałem wręcz. A tutaj, ale no właśnie z drugiej strony ten realizm był dużą bardzo zaletą, że one naprawdę mogłyby gdzieś tam funkcjonować, no, w życiu. Zakładając oczywiście bardzo duży skrót myślowy. Patrzcie to, co się dzieje, to jest po prostu genialne. Hello. No, i właśnie to jest takie bardzo fajne, bardzo satysfakcjonujące mnie wypośrodkowanie wszystkiego. Wow, wypośrodkowanie wszystkiego z tych dwóch podejść. Niezwykły, bardzo fajny sposób to wszystko przypomina stare Transformery, stare bajki, stare zabawki, do których mam bardzo duży sentyment. To wszystko jest zbudowane na bazie właśnie ich generacji pierwszej Transformerów. A z drugiej strony właśnie wyeliminowane są wszelkiego rodzaju głupoty, no, które niekoniecznie dzisiaj już można trawić, będąc w tym wieku i żyjąc w dzisiejszych czasach. No oraz to wszystko genialnie przedstawione. Jeżeli widzieliście pierwszy trailer, o, Scrapmaker, cudowna broń. Jeszcze ją sobie wykorzystamy i myślę, że będziemy mogli się powoli żegnać. Jeżeli widzieliście pierwszy trailer Fall of Cybertron z WGA, to możliwe, że ogarniacie już w tej chwili, co sobie wzięli za główny cel
w kontynuacji tej gry twórcy. Otóż chcą przedstawić Transformera jak najbardziej ludzko, w sposób jaki jeszcze nie był pokazywany wcześniej i coś, co im wychodzi naprawdę świetnie. Chcą ludzkie relacje bardzo pokazać między Transformerami i zadadzą być może bardzo duży kłam temu, że to tylko roboty i trzeba, wiesz, nie można ich brać na poważnie i nie można się za bardzo przejmować ich losem. Ja zawsze byłem przeciwny takiemu twierdzeniu i liczę, że im się to uda. No i oczywiście będę się, pewnie jak głupi, zagrywał Fall of Cybertron, tak jak się zagrywałem off to. A. Jeszcze ciekawi mnie taka jedna rzecz. War for Cybertron kończyło się w ten sposób, że następne mogło być spokojnie lądowanie Transformerów na Ziemi. Spokojnie mogłoby być kontynuacją jakoś lądowanie Transformerów na Ziemi, czyli to, co znamy no, z większości przekazów jakichś takich bajkowo, zabawkowo, komiksowych. No i filmowych oczywiście. Ale to zostało jakby no, wstrzymane, żeby stworzyć ten sequel, który wychodzi lada chwila. I ciekawi mnie, jak to się teraz skończy, czy znowu zostanie to wszystko w pewien sposób zakończone, czy może już teraz twórcy i wydawca przede wszystkim czują, liczą na potencjał tej marki, o tego uniwersum zrobionego w ten sposób i czy będą w ten sposób to jakoś przedłużać. Ja widzę kilka fajnych opcji, jak to by można kiedyś kontynuować, ale oczywiście ja tutaj nie jestem największym specem na świecie, mam swoje jakieś wyobrażenia, tak jak każdy, o swoich ulubionych grach i ulubionych markach. Dobra, ja tu się rozprawię z Omega Supreme. Wszyscy oczywiście wiedzą, o kogo chodzi. A wam już dziękuję. Oh, ha, ha, ha. Zgiń, wredny autobocie. A wam już dziękuję i na razie. Pamiętajcie o targach Gamescom, no i oczywiście o premierze Transformerów, do których jeszcze w kilku odcinkach przygotuję siebie osobiście oraz mam nadzieję paru z was. Dzięki wielkie za uwagę i cześć!